przedstawiamy na naszej wystawie z tamtej strony fotografię konkursu fotograficznego i plastycznego pod nazwą Samolot w obiektywie palecie barw i konkursu poetyckiego Na skrzydłach Ikara. Ale zanim przejdę do opowiedzenia paru słów o tym konkursie, chciałam serdecznie powitać przybyłych tutaj na nasz wernisaż i wernisaż Aeroklubu Mieleckiego imieniem braci Działowskich, którzy obchodzą 65 lat swojego istnienia. Ale tu już ja nie będę na ten temat mówić, ale tylko chciałam po prostu powiedzieć. Proszę Państwa, witam serdecznie przybyłych gości. Witam senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Władysława Ortyla. Witam prezesa PZL Mielec. Nie wiem, czy już dotarł. Nie ale dojdzie. Ale mam nadzieję, że dobrze się dojdzie. Zapowiedział z wnukami pan Tadeusz Kubisz. Prezesa Stowarzyszenia Lotniczego Avias Flot pana Zbigniewa Działowskiego. Bardzo serdecznie. Witam prezesa Promlotu pana Kazimierza Szaniawskiego. Witam dyrektora Aeroklubu Mieleckiego pana Zbigniewa Świerczyńskiego. Oczywiście bardzo serdecznie witam pana prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej pana Jerzego Kazanę. I proszę Państwa, również mam przyjemność po raz pierwszy przedstawić prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa, pana Józefa Roguza. Oto ten pan, proszę bardzo. Oto naszej organizacji i tegoż konkursu, jak i również spotkania lotniczych pokoleń Mielec 2011. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, te nasze konkursy były po prostu, oprócz tych właśnie grupy Literackie Słowo, grupy środowisk twórczych i kogo zapomniałam? I Klubu Środowisk Twórczych i Grupy Literackie Słowo i Klubu Miłośników Lotnictwa, tak, bo to już tyle tego tych nas jest. To zorganizowane było to spotkanie lotniczych pokoleń dzięki również i też wielkie podziękowania przy okazji Stowarzyszeniom Lotniczym. I tu wymienię PZL Mielec Sikorski, Stowarzyszenie Lotnicze Promocji Polskiego Lotnictwa Promlot, Sieci Porozumienia Lotniczego Avias Flot, Aeroklubu Mieleckiego, Starostwa Powiatowego Urzędu Miasta oraz Samorządowego Centrum Kultury, w tym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu. Proszę Państwa, celem tych konkursów, bo już były to dwa konkursy, poetycki i fotograficzno-plastyczny, no była popularyzacja przede wszystkim historii mieleckiego lotnictwa, pogłębienie tej naszej wiedzy o lotnictwie, jak i również zachęcenie tych wszystkich, którzy gdzieś tam mają tą iskrę Bożą i chcą coś jeszcze robić ku potomnym, żeby po prostu zrobili takie piękne cudeńka, jak tu dzisiaj widzimy. Konkurs był skierowany do miłośników lotnictwa, tak, do ludzi starszych, jak i również dla młodzieży. Dodam, że wszyscy uczestnicy mogli tylko nadesłać do 3 sztuk prac. Bo to tak tylko, żebyśmy wiedzieli. Więc nie wszystkie są tutaj te prace, nie wszystko się zmieściło, ale prawie każdego, kto brał udział, jest przynajmniej po jednej pracy. I już chcę ogłosić, że jury konkursu poetyckiego w składzie Ewa Aleksiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział Mielec, Małgorzata Boraczyńska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów również w Mielcu, Jolanta Strycharz, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Dorota Giwała, bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury,
oceniało i walory języka, i stylu zawartych utwora, poziom artystyczny utworów poetyckich, oryginalność pomysłu i twórczy charakter utworów poetyckich. I postanowiło pierwsze miejsce przyznać za utwór Mój Nikar Elżbiecie Żuchowskiej Pezda. Brawo dla pani Elżbieta. Drugie miejsce zdobył za Ikar w domu starców, taki tytuł, wiersza pan Zbigniew Michalski. Jest. Trzecie miejsce pan Andrzej Talarek, Dedal współczesny. Czy jest pan Andrzej Talarek? Jest, jest. Proszę bardzo, to pan Andrzej Talarek. A co mam zrobić? Jeszcze raz. Myśmy chcieli, będziemy jeszcze. Proszę państwa, natomiast w konkursie fotograficzno-plastycznym żyli w składzie Jan Dres, artysta, malarz, członek klubu środowisk twórczych, Marek Dykas, artysta fotografii, Jerzy Pietrzak, emerytowany pilot doświadczalny WSK PZL Mielec, Jan Stępień, pracownik Muzeum Regionalnego Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, poeta, członek grupy literackiej Słowo, artysta plastyk, członek grupy środowisk twórczych. I ci jurorzy, biorąc pod uwagę kompozycję, pomysł, taki ostateczny efekt wizualny, wraz przyznało w konkursie fotograficznym i plastycznym grupa młodzieżowa pierwsze miejsce i trzecie miejsce Magdalenie Światowiec. Jest ta pani, niech się pokaże. Nie wiem. Drugie miejsce Jakubowi Załockiemu. Dorośli, pierwsze miejsce Zygmuntosa. To, że latał, prawda, oblatywał samoloty, to wiedziałam, ale że maluje. No, zapraszamy do klubu. Jeszcze pierwsze miejsce. Znowu nagrody. Mówię, że same talenty mamy. Chciałem tym obrazem pokazać, co ptak widzi, jeśli pilot wykonuje akrobację, bo żaden fotograf by tak nie sfotografował samolotu, jak jest na tym rysunku. Jest Korzelów, jest Malinie, są hangary, jest dromader, jest HM2. Dobra, właśnie jeżeli nam oceniło. Proszę państwa, drugie i trzecie miejsce zostało przyznane pani Marii Alicy Korzeniewskiej. No zakosiła dwa, drugie, trzecie miejsce. To jest ta pani Maria. Brawo, brawo. Wyróżnienie otrzymali Daniel Pietryka. Daniela Pietryka, przepraszam. Tak, no jest tutaj, tak. Dziękuję. W kategorii fotografia młodzież pierwsze miejsce Bartosz Kazimierski. Drugie miejsce Mateusz Pieczny. Jest to Mateusz. Trzecie miejsce Grzegorz Wicherski. Brawo rodzina. Tak. I wyróżnienie ponownie ponownie Mateusz Pieprzny, bo znowu trzecie miejsce i wyróżnienie, oraz Łukasz Wicherski. W kategorii fotografia dorośli pierwsze miejsce Maja Świerczyńska. Brawo. Drugie miejsce Marcin Plewan. Tak, gratuluję. Trzecie miejsce Zbigniew Świerczyński. Brawo! Oraz wyróżnienia Zdzisław Zasowski i Tomasz Gądek. Bo latem był ogłoszony, a właściwie się jeszcze lato nie skończyło, a my już mamy wernisaż. Dlatego naprawdę bardzo dziękuję wszystkim współorganizatorom tegoż konkursu, jak i również tym, którzy się przyczynili, że ta wystawa mogła zaistnieć. Bardzo dziękuję. Osoby, które dzisiaj były wyczytane, nagrodzone,
zapraszam na jutro na godzinę 17 do sali królewskiej. Powtarzam, godzina 17. W konkursach, a w tym wyjątkowo wziąłem, dlatego że napisałem taki tryptyk, można powiedzieć, dedal mityczny, dedal historyczny i dedal współczesny. I trochę mi jest przykro, że wiersza dedal historyczny o dyrektorze Ryczaju nie zauważono. Po prostu dyrektor Ryczaj nie ma szczęścia w tym mieście. No i tak już pewnie musi być. Dziękuję bardzo. Który napisałem, został zauważony przez jury. Zresztą widnie jako wyróżnienie. I poświęcam go mojemu stryjowi, starszemu sierżantowi, pilotowi Stanisławowi Działskiemu. Świetnej pamięci.